Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to jest taki drugi krok w gromadzeniu pieniędzy. Pierwszy krok to jest oszczędzanie, odkładanie. Czasem wydaje nam się, że odkładanie niewielkich kwot nie ma sensu, ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy z perspektywy czasu i te pieniądze nam się skumulują, to wtedy stajemy przed dylematem, co z tym zrobić. Możemy wydać, ale lepiej zainwestować. I dlatego fundusze inwestycyjne są takim dobrym, następnym krokiem, a szeroka oferta takich produktów pozwala wybrać coś bezpiecznego, o niskim ryzyku, ale też wtedy to zarabianie, ten zarobek nie będzie wysoki, ale są też rozwiązania o dużo większych możliwościach zarabiania pieniędzy, ale wtedy trzeba się pogodzić z większym ryzykiem. Patrząc na to, co z tymi pieniędzmi możemy zrobić, które zgromadziliśmy, chcemy inwestować, więc patrząc na to, jaka jest oferta, dywersyfikujemy ryzyko, czyli dzielimy sobie te pieniądze na bezpieczne oszczędności i na inwestycje, a w ramach inwestycji możemy inwestować w fundusze, których wycena oparta jest na giełdzie polskiej, na giełdzie europejskiej i giełdzie amerykańskiej. Wybierając inwestycje w fundusze inwestycyjne oparte o indeksach giełdowych, mamy dostęp do inwestowania w takie spółki, których akcji pewnie sami byśmy nie kupowali, czy to w Polsce, czy w Europie, czy też nawet w Stanach Zjednoczonych. Mając dostęp do prostego funduszu, który możemy kupić sami, nawet w bankowości internetowej, mamy dostęp do dużych spółek notowanych na tych rynkach. W takich rozwiązaniach jak fundusze indeksowe mamy możliwość zbudowania tego rozwiązania inwestycyjnego na kilku opcjach i tak jak w przypadku ING funduszy indeksowych, oparta konstrukcja jest o giełdę polską, czyli WIG20, o giełdę europejskie, czyli indeks MSCI-emu oraz na giełdzie amerykańskiej o indeks Standard & Poor's 500.